Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na ostatnim już spotkaniu organizowanym przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w ramach tegorocznej Nocy Świątyń. W tym tygodniu odbyły się już trzy spotkania, które można cały czas obejrzeć na naszym Facebooku i na naszym kanale na YouTubie Adwentyści Kraków. Te wszystkie osoby, które były na spotkaniu tydzień temu, w sobotę, z pastorem Dariuszem Lazarem, znają już trochę Kościół Adwentystów Dnia Siódmego i wiedzą, skąd pochodzi nazwa. Ten dzień siódmy, czyli właśnie sobota, ma ogromne znaczenie dla wyznawców Kościoła Adwentystów. Pytanie dzisiejszej dyskusji brzmi: czym jest dla Adwentystów sobota? Właśnie. Czym jest dla Adwentystów sobota i jak ją spędzają? Na to pytanie odpowiedzą dzisiaj wyznawcy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie. Piotr, pracownik branży dentystycznej, który niedawno został mężem. Alina, nauczycielka języka niemieckiego, pasjonatka podróży i aktywistka kościelna. Grzegorz, inżynier z zawodu i z wykształcenia, ostatnio na kwarantannie odkrył nową pasję, jaką jest gotowanie i pieczenie. Zenon, księgowy, ojciec trójki dzieci i pasjonat fotografii, oraz Michał, PR-owiec, który pracuje w Warszawie, ale na co dzień mieszka w Krakowie i również pasjonuje się podróżami. Ja mam na imię Monika i będę moderować naszą dzisiejszą dyskusję. Wszystkich gorąco zachęcam, żeby zadawać pytania. Nie krępujcie się, zadawajcie pytania, postaramy się odpowiedzieć na nie jak najbardziej szczegółowo. Pytania możecie zadawać tutaj na Zoomie, na czacie, albo w komentarzach na Facebooku, bo wiemy też, że kilka osób ogląda nas na Facebooku, także zachęcam do tego, żeby zadawać pytania. I na końcu naszego spotkania do tych pytań wrócimy. Piotrze, opowiedz nam, jak wygląda u Ciebie sobota. Przeglądając ostatnio, albo inaczej, przypominając sobie wideo, które nagrywaliśmy parę lat temu, chcę stwierdzić, że sporo się zmieniło. Jeszcze bardziej doceniam sobotę jako ten dzień, który jest dniem uznawanym przez jako święty, jako dzień odpoczynku. Wtedy mówiłem, że doceniam mój sposób spędzania soboty jako takie oderwanie się od rzeczywistości, oderwanie się od świata jako takiego, w którym uczestniczę. Wtedy to były studia. I takie zwrócenie swojego serca, swoich myśli ku rodzinie, ku Bogu i taki, można powiedzieć, duchowy reset. Obecnie doceniam to jeszcze bardziej, dlatego że tydzień pracy jest o wiele bardziej intensywny niż tydzień nauki. Często wielogodzinne przesiadywanie w pracy no, wiąże się z tym, że zdrowie fizyczne jest mocno nadwyrężane, psychiczne też trochę. I taki dzień, w którym piątek, właśnie tak jak to u nas wygląda, piątek wieczorem, piątek po zachodzie, kiedy już wraca się z pracy i można odetchnąć tymi pierwszymi chwilami soboty, jest takim naprawdę niesamowitą ulgą. Raz, dlatego że można rzeczywiście zostawić pracę, zostawić problemy życia codziennego za sobą. Dwa, przynajmniej dla mnie, ja to tak odczuwam, jest to wtedy taki czas totalnej swobody. Nie musisz się zastanawiać nad tym, co musisz zrobić za chwilę, za godzinę, następnego dnia. Nie musisz martwić się, czy aby o czymkolwiek nie zapomniałeś. Po prostu jest to czas, w którym możesz być prawdziwie sobą. Oczywiście możesz odpocząć, ja to doceniam bardzo w tym momencie, ale jest to czas, w którym
mogę nadrabiać to, na co niestety nie mam czasu w tygodniu. Jest to czas, kiedy można skłonić się ku Bogu, kiedy można więcej czasu poświęcić na modlitwę i na rozmyślania, ale jest to też czas, kiedy możemy spędzić o wiele bardziej wartościowy czas z żoną, z rodziną, do której się udajemy. Dla mnie, jeśli chcielibyśmy, miałbym to w jakiś sposób podsumować i ująć w taki jakąś taką jedną myśl, to sobota jest ulgą. Takim przedsionkiem wieczności, w którą wierzę, i wieczności, w której chcę uczestniczyć. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że kocham sobotę. Pierwsze skojarzenie, odpoczynek, rzeczywiście, odpoczynek. Po całym tygodniu, który jest momentami wypełniony obowiązkami do każdej minutki, przychodzi taki moment, kiedy tak zachodem słońca, tak zaczyna się piątek i nagle te obowiązki gdzieś wszystkie odchodzą. Ale uświadomiłam sobie, że chociaż pierwszym skojarzeniem jest odpoczynek, to jest to czas bardzo aktywny z drugiej strony. To nie jest taki odpoczynek, że budzę się w sobotę rano i śpię nie wiadomo jak długo i tak właściwie nic szczególnego nie robię. No i tak ja się czuję trochę, nie wiem, właśnie wyluzowana. Uświadomiłam sobie, że jest to aktywność, która jednak jest zwrócona nie na zaspokajanie podstawowych potrzeb związanych z pracą, zarabianiem pieniędzy, z troską o gospodarstwo domowe, tylko jest to aktywność, która jest skierowana na budowanie relacji i więzi. Jest to też czas nabożeństwa. Myślę, że ostatnie czasy, kiedy były takie soboty na wiosnę, takiego totalnego lockdownu, kiedy nie chodziliśmy na nabożeństwo, tylko oglądaliśmy je na przykład w internecie, tym bardziej pozwoliło nam docenić, jak wielkim podarunkiem i jak wielką mądrością też Pana Boga było, żeby tak zorganizował dla swoich wierzących dzieci czas soboty, żeby się razem spotykały. Kiedy możemy doświadczyć wspólnoty, nie tylko tej takiej pionowej z Panem Bogiem, chociaż czas na modlitwę własną, na czytanie Biblii jest na pewno wyjątkowy, ale doceniłam jeszcze bardziej, jak cudowne jest to, że możemy spotykać się z innymi wierzącymi, którzy też chcą Pana Boga wielbić, którzy też czują potrzebę spotkania się i wspólnego budowania swoich i relacji, i swojej wiary. Sobota dla mnie jest czasem, kiedy wręcz czasami tak, chociaż to może zabrzmieć dziwnie, ale na siłę staram się ze swojej głowy, ze swojego mózgu wyrzucić troski. To nie jest czasami takie proste, bo człowiek no nie jest jakimś automatem, to nie jest jakiś tam jeden przycisk, tak, że to wyrzucam, ale mam świadomość, że po tych 24 godzinach, kiedy kończy się sobota przy zachodzie słońca, właśnie już w sobotę, tak jak to było przed dwoma czy tam trzema godzinami dzisiaj, czuję, że mój organizm, że moja głowa, że po prostu jest, chociaż spędziłam czas bardzo aktywnie, chociaż, nie wiem, byłam w kościele, spotkałam się z ludźmi, to jednak czuję takie duchowe wsparcie od Pana Boga. I czuję, że czas, w którym mogę podziękować Panu Bogu właśnie za to, że daje mi zdrowie, że daje mi siły do pracy, że opiekuje się mną, moją rodziną, pozwala mi ten czas soboty właśnie zwrócić też uwagę na to, że to wszystko nie jest tylko to nie jest tylko moją zasługą, tylko że po prostu mam komu za to podziękować. Dlatego podsumowując, powiedziałabym, że jest to odpoczynek, jest to nabożeństwo, wspólnota i budowanie więzi. Są to rzeczy, uważam, wartości naprawdę genialne. Ja przygotowując się do tego, do tej wypowiedzi, muszę przyznać, że
postąpiłem trochę podobnie jak Piotrek. Również miałem tą przyjemność, żeby już 5 lat temu zastanowić się nad tym, czym jest dla mnie sobota, i w zasadzie trochę tak jak Piotrek, to 5 lat temu byłem studentem. Natomiast myślę, że od tego punktu będzie troszkę inaczej niż to, o czym powiedział Piotrek, ponieważ no, obaj wkroczyliśmy w jakiejś formie dorosłe życie i rozpoczęła się nasza praca zawodowa. Obaj się ożeniliśmy, co prawda ja trochę wcześniej, ale tak. Ja od tamtego czasu również miałem ze 3 przeprowadzki, no, w ramach jednego miasta, ale wiadomo, każda przeprowadzka jest to dość intensywne doświadczenie. I każde z tych wydarzeń, czyli małżeństwo, rozpoczęcie pracy zawodowej, przeprowadzki, wiązało się i wciąż w sumie wiąże się z pewnymi zmianami w moim życiu, z zostawieniem tego, co stare, i przyjęciem tego, co nowe, z pozytywami i z tymi bardziej problematycznymi aspektami również. Na szczęście mam w życiu coś, co niezależnie od wszystkiego pozostaje takie same, i gdybyśmy byli na innym spotkaniu, powiedziałbym, że jest to moja relacja małżeńska z żoną, ale tutaj jesteśmy, żeby rozmawiać o sobocie, więc mówię tutaj o Panu Bogu, o relacji z Panem Bogiem i o Jego darach, i właśnie jednym z takich darów dla mnie jest sabat. 5 lat temu sabat był dla mnie darem od Pana Boga i teraz też jest. Natomiast wspomniałem o tym, że sporo się zmieniło, więc pozwólcie, że opowiem Wam krótko, jaką rolę teraz sabat pełni w moim życiu. Moją codziennością jest praca zawodowa, relacja małżeńska i współprowadzenie gospodarstwa domowego, oraz pewnie jak dla Was wszystkich, albo przynajmniej dla większości z Was, stosunkowo niepewna sytuacja polityczna i pandemiczna w naszym kraju. W pracy mam gorący okres i w zasadzie niezależnie od tego, z jakiego powodu, nie mogę sobie teraz pozwolić na nieobecność w tej pracy. Za 2 tygodnie mam bardzo ważny wyjazd służbowy, od którego tak w zasadzie zależy być albo nie być, nie tylko moje w tej firmie, a również w sumie całej firmy, więc takie trochę obciążenie psychiczne. A kto wie, co będzie za 2 tygodnie, bo sytuacja się zmienia bardzo, bardzo szybko. I czasem nie tylko się tym stresuję, ale nawet mógłbym powiedzieć, że się po prostu boję. Boję się, że przez niezależne ode mnie okoliczności zawalę obowiązki służbowe, boję się, że ktoś z moich bliskich zachoruje. Mam nadzieję oczywiście, że nie ciężko, chociaż no, jest to prawdopodobne, że choroba gdzieś tam się pojawi, czy ta, czy inna. A niezależnie od tego, co by się nie działo, chciałbym być przy bliskich mi osobach, chciałbym być dla nich wsparciem, a tu pojawiają się takie dziwne myśli, czy jakby jest to odpowiedzialne i najbardziej prawidłowe rozwiązanie, żeby akurat w tych okolicznościach silić się na to, żeby być blisko swoich bliskich. To jest bardzo, bardzo absurdalne i według jakby swojej moralności jest to dla mnie oczywisty wybór. Natomiast stres i obawa no, pojawia się. Podejmowanie odpowiedzialnych, dojrzałych decyzji. Trochę zarysowałem Wam, co mam teraz w głowie, a w zasadzie co miałem w głowie jeszcze wczoraj, jak wychodziłem z pracy, i pewnie to wszystko, mam nadzieję, że w trochę mniejszym stopniu wróci jutro czy pojutrze, jak się nowy tydzień pracy zacznie. Natomiast dzisiaj, w zasadzie wczoraj, bo o zachodzie słońca sabat się zaczyna, jest dzień sobotni, mój dar od Pana Boga. I wczoraj, jako że sabat, mam taką możliwość, żeby skończyć przynajmniej tych parę chwil wcześniej pracę, wróciłem do domu, razem z Dominiką, moją żoną, ogarnęliśmy mieszkanie, a o 16:17, chociaż godzina tutaj jest średnia istotna, siedliśmy razem na kanapie i bez praktycznie żadnego muszę to, czy muszę tamto, mogliśmy usiąść na kanapie, porozmawiać, chciałoby się rzec jak kiedyś porozmawiać,
Tak po prostu, ze sobą. Wieczorem, zasypiając, mogłem powiedzieć sobie: Grzegorz, czy ty się martwisz? Przecież jest sabat. Pan Bóg chciałby, żebyś chociaż dzisiaj spokojnie zasnął. Nie myśl o tym. Ciężko jest też ostatnio skupić mi się, na przykład na czytaniu książki. Bardzo lubię czytać książki, a ostatnio strasznie mi to nie wychodzi. Ale dzisiaj, w sobotę, będąc na nabożeństwie w kościele, mogłem wysłuchać bardzo ciekawego kazania. Kazania o analogii historii Dawida i Goliata i zmagań Jezusa Chrystusa zakończonych na krzyżu Golgoty. Jest to nietypowe, bo mogłem go wysłuchać naprawdę w całkowitym skupieniu. Mogłem spędzić czas w kuchni, jak już Monika wcześniej wspomniała, gdzieś tam rozwijam czasem swoje talenty kulinarne. Lubię gotować, a na co dzień ostatnio nie mam na to czasu. Odwiedził nas mój teść, przywiózł nam ciasto od mamusi, a teraz mogę podzielić się z wami moimi przemyśleniami. I właśnie tym jest obecnie dla mnie sobota. Odpoczynkiem, czasem na relacje, czasem magicznym, w którym wszystko, co w tygodniu, przestaje się liczyć. Dziękuję. Tyle ode mnie i przekazuję głos Zenkowi. Dla mnie sobota jest czymś wyjątkowym. Zaczynam o niej myśleć już w pierwszy dzień tygodnia, w poniedziałek. O, coś tutaj nie działa. Tak, jest tutaj na wizji. W poniedziałek, dlatego że myślę, co będzie się działo przez cały tydzień. Bardzo ciekawym jest dla mnie odniesienie się do treści przykazania, które brzmi tak. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie zajęcia. I uzasadnienie. W 6 dniach bowiem Bóg uczynił niebo i ziemię oraz morze, wszystko, co w nich jest. W 7 dniu zaś odpoczął, dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Dla mnie bardzo ważna jest ta pierwsza część, bo przykazanie mówiące o sobocie reguluje cały tydzień. 6 dni będziesz pracował, czyli rozumiem, że pracuję myśląc o odpoczynku. Pracuję myśląc, że jest to pewnego rodzaju zobowiązanie, że odpoczynek się należy temu, kto dobrze swoją pracę wykona. Ciekawe jest, że kiedy patrzę teraz na listopad, każdą sobotę mam już tak mniej więcej z grubsza zaplanowaną, no, chociażby w ten sposób, że wiem, gdzie będę i wiem, z kim się mogę spotkać. Także to jest dla mnie takie ekscytujące oczekiwanie tego, że w tygodniu nie mam czasu, ale w sobotę mam możliwość spotkać się z ludźmi, z którymi na co dzień nie mam możliwości. Bardzo się cieszę z tego, że przychodząc do domu, widzę już moją żonę i moją córkę, obie córki, tą najmłodszą i tą starszą, sprzątające, przygotowujące mieszkanie, mówią, jest piątek, jest to taki czas zwolnienia, wyciszenia. Chcemy, żeby ten dzień był taki świąteczny, taki szczególnie świąteczny i spotykamy się najczęściej przy kolacji wieczorem. Jest wtedy możliwość zebrania się całej rodziny, możliwość zjedzenia czegoś słodkiego, możliwość zaśpiewania czegoś, to najmłodsza 4,5-latka się domaga zawsze śpiewania takich radosnych, wesołych pieśni. Czasami mając gitarę śpiewam, dołączam potem śpiewaniem psalmów i wieczorem, kiedy już najmłodsi pójdą spać, jest możliwość prowadzenia długich rozmów i to sobie na przykład moje dzieci najbardziej cenią. Tato, fajnie, że sobie siedzimy, sobie rozmawiamy i szukamy takiego, jakby to powiedzieć, mądrości życiowej. Rano w sobotę, to jest część dalsza mojego dnia sobotniego, albo jestem na nabożeństwie tutaj w Krakowie, gdzie mieszkam, gdzie jest moja rodzina, bądź też czasami mam możliwość wyjechać gdzieś do jakiejś innej społeczności, też Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i tam się spotkać z ludźmi, których często znam. Czasami są to takie wyjazdy, które mnie samego zaskakuje, bo myślę sobie, no, Panie Boże, jestem otwarty, ciekawe, co mnie nauczysz tej soboty, czego ciekawego się dowiem. Nastawiam się na takie obserwowanie, szukanie jakichś bożych, opatrznościowych wskazówek. Czasami jest to kazanie, które usłyszę, czasami jest to tekst, który przeczytam, czasami w czasie tak zwanego studium szkoły sobotniej jest to myśl, która albo mi przyjdzie, albo ktoś na przykład
ją przekażę i mówię sobie, fantastycznie, warto było dla tych dwóch zdań brać udział w takim wspólnym spotkaniu. W ten sposób się wzmacniam, buduję i kiedy się zbliża wieczór, kończy się szabat, czuję się taki zmęczony, ale inaczej zmęczony niż na co dzień idąc do pracy. W pracy mi to też to pomaga, bo wiecie, w pracy księgowej nigdy praca nie jest skończona. Zawsze człowiek wraca do domu z myślą, że czegoś jeszcze nie dokończyłem, że coś by jeszcze trzeba było zrobić. No niestety doba ma tylko 24 godziny, a nie dwa razy więcej, przydałoby się czasami. I sobota jest dla mnie takim momentem ucięcia. Dobrze, Zenku, to co w pracy jest, zostaw, świat się nie skończy, instytucja nie padnie z tego powodu, wrócisz w poniedziałek i na nowo wszystko zaczniesz, tyle ile dasz rady, ze wszystkich sił. Tak wygląda dla mnie doświadczenie dnia sobotniego. To ja też zacznę od tego, jak to świętowanie w ogóle wygląda, przynajmniej w moim życiu, na czym ten szabat polega. A wszystko faktycznie zaczyna się w piątek. Dosłownie króciutko, wczorajszy dzień, tak? Opowiem, jak, co robiłem wczoraj. Tak jak Grzesiu wspomniał kanapę, a zatem też ten dzień się tak bardzo zlewa przy obecnej długości dnia, więc jeszcze 16 to są te ostatnie sprawy, odpisywanie na maile, jakieś sprawdzanie ostatnich rzeczy związanych z pracą. Po godzinie 16 nasze komputery zamknęliśmy razem z Moniką, razem z moją żoną. Usiedliśmy tutaj na sofie. Odpaliliśmy taki bardzo fajny kanał, polecam. Pieśni, które nam przygrywały. Śpiewamy sobie dwie, trzy piosenki religijne. I potem moja żona znalazła jakiś fragment biblijny, przeczytała go. Potem się modlimy. I to w ogóle może być już taka ciekawa rzecz. Taka protestancka modlitwa często lubimy określać, że jest, ma taką formę rozmowy. Czyli faktycznie staramy się opowiedzieć Bogu o wszystkim. O tym, co w jakiś sposób jest dla nas miłe, ale też z czym się zmagamy i co nas martwi. Natomiast mam takie wrażenie i jak tak sobie przypominam te nasze piątki, że te piątkowe modlitwy mają taki charakter bardzo mocno dziękczynny. Czyli faktycznie przypominamy sobie z żoną, jak ten tydzień spędziliśmy i dziękujemy za to, że mamy pracę. Wczoraj dziękowaliśmy za to, że dzień wcześniej pojechaliśmy i zrobiliśmy bardzo duże zakupy, które mnie też bardzo cieszyły. Zwykłe zakupy spożywcze, no ale tak fajnie, że prawda, że się pracuje, że ma się pieniądze, że można na te zakupy sobie pozwolić. W obecnej sytuacji dziękujemy za to, że po prostu Bóg nam pozwolił przeżyć kolejny tydzień i że jesteśmy zdrowi i nasze rodziny też są zdrowe. Więc to jest ten piątek. Potem oczywiście centralną częścią świętowania szabatu jest sobota. A centralną częścią świętowania w sobotę jest sobotnie nabożeństwo. Nie będę opowiadał po kolei, jak to wygląda, ponieważ jeżeli tylko Państwo są tym zainteresowani, to te nabożeństwa mają charakter otwarty i serdecznie po prostu zapraszamy. W Krakowie można przyjść na nabożeństwo, obejrzeć w Nowej Hucie, na osiedlu teatralnym 24, na ulicy Lubelskiej 25, i jeżeli to w jakikolwiek tylko ma zachęcić, to nawet teraz podczas pandemii mogę zdradzić, że prawie każdej soboty nieadwentyści również przychodzą do nas po prostu, żeby obejrzeć, jak takie nabożeństwo wygląda, więc serdecznie zapraszam. Natomiast z tym, że w Krakowie są teraz dwa nabożeństwa, związana jest jeszcze taka jedna nowa tradycja dla mnie sobotnia, ponieważ nabożeństwo właśnie, żeby troszkę rozładować ruch
i żeby mniej osób było na każdym, jest jedno nabożeństwo rano, jedno nabożeństwo o 12. Ja wybieram to o 12 i z tego powodu to daje kolejne 2-3 godziny, żeby świętować w domu. I dzisiaj też na spokojnie mogliśmy z Moniką zjeść śniadanie. Mogliśmy napić się kawy, mogliśmy być po prostu razem. I to było cenne, bo nie wiem, czy z nami tylko jest coś nie tak, ale naprawdę w tygodniu nie ma żadnego jednego dnia, kiedy my razem jemy śniadanie. Nie ma czegoś takiego. I nawet ostatnio, jak prawda, praca z domu jest coraz częściej pewną rzeczywistością i normalnością, to nawet jak i moja żona, i ja pracujemy z domu przy jednym biurku, to zauważyłem, że ja gdzieś tam między 8 a 10 pójdę do lodówki i coś sobie wezmę. Monika też pójdzie i coś innego weźmie. Każdy je w innym czasie, przy komputerze, podczas pracy. Więc sobota daje kolejną możliwość, żeby być w ten sposób razem. Potem oczywiście nabożeństwo, ta najważniejsza część. No i po południu adwentyści zazwyczaj spędzają z rodziną albo z tą rodziną duchową. Często zapraszamy się na obiady, bardzo często zapraszane są na przykład osoby samotne też, żeby spędzić ten czas z kimś innym. Spacery, często adwentyści spędzają ten czas w przyrodzie. No i przede wszystkim oczywiście jest to czas na czytanie Biblii, na czytanie książek religijnych. Podczas tych ostatnich kilkunastu minut mocno wybrzmiała właśnie ta część związana z odpoczynkiem, ta bardzo ważna część związana z odpoczynkiem. Natomiast chciałbym podkreślić, że szabat jest dla mnie i dla nas wszystkich świętem religijnym. Najważniejszym celem szabatu nie jest odpoczynek. To jest też oczywiście, to ma swoje miejsce. I to jest bardzo ważne i to wyznacza pewien cykl. Natomiast cel szabatu jest jeszcze troszkę inny. Faktycznie chcemy ten czas spędzić z Panem Bogiem. To nie jest tak, że w sobotę robię wszystko, co sprawia mi przyjemność i odpoczywam. To jest święto religijne, dlatego są rzeczy, które ogólnie sprawiają mi ogromną radość i nie są moją pracą. Lubię chodzić do kina i uważam, że nie jest nic złego w oglądaniu filmów, ale w sobotę tego nie robię. Lubię oglądać mecze i też jestem zapalonym kibicem, ale to też nie jest coś, co robię w sobotę. Ponieważ sobota ma ten cel jeszcze troszkę inny. I jeśli miałbym to tak poszukać pewnego porównania, to porównałbym sobotę z randką. Randka ma być miła i przyjemna. Nie ulega wątpliwościom. O randkach też nie można zapomnieć i nie wypada się na nie spóźnić. Ale przede wszystkim randka ma być skupieniem się na tej osobie, z którą się randkuje. Ma być skupieniem się na swoim partnerze. Zatem nie boję się też mówić o tym, że sobota jest dla mnie pewnym wewnętrznym zobowiązaniem, które sobie sam narzucam. Pomaga mi to i lepiej pracować, i lepiej układać swój czas, i lepiej odpoczywać. Ale przede wszystkim sobota to jest dla mnie taka randka z Panem Bogiem. Bardzo Wam dziękuję za Wasze wypowiedzi. Przypominam, że cały czas macie możliwość zadawania pytań tutaj na czacie, na Zoomie albo na naszym Facebooku w komentarzach. Ja korzystając z okazji, że mamy tutaj dzisiaj z nami pastora lokalnego zboru Artura Dżamana, chciałabym zadać dwa pytania właśnie pastorowi. I proszę o krótką odpowiedź, tak żebyśmy mogli zmieścić się w czasie, bo jeszcze tych pytań troszeczkę mamy. Będzie trudne, jak krótko, to będzie trudne. Bardzo łatwe pytania. Myślę, że nie ma złych odpowiedzi. Po pierwsze, takie pytanie, które nasuwa się pewnie wielu osobom, które być może pierwszy raz nas dzisiaj słuchają. Czemu sobota, a nie niedziela, tak jak w większości kościołów chrześcijańskich? Bardzo dobre pytanie. Kiedy Pan Bóg stwarzał świat, na początku stworzył wszystko, stworzył człowieka i uczynił cudowny dzień. Pan Bóg odpoczął dnia siódmego, nie dlatego, że się zmęczył,
ale żeby dać człowiekowi rozkosz i radość. Z dobroci, z miłości dla człowieka w ogrodzie Eden, zanim powstał grzech, cudowny Pan Bóg dał człowiekowi sabat i małżeństwo. Tak mówi Pismo Święte. Dziękuję za odpowiedź. To jeszcze takie jedno pytanie, bardziej osobiste, bo słyszeliśmy tutaj, jak wszyscy mówili o tym, że w sobotę odpoczywają. Czy pastorzy w sobotę też odpoczywają? Powiem tak. Odpoczywać możemy na wiele różnych sposobów. Biorąc pod uwagę kwestię duchową, jak najbardziej tak, to jest cudowny czas odpoczynku. Biorąc pod uwagę zaangażowanie, ruch, mobilność, sobota jest takim szczególnym dniem dla pastorów, no bo wtedy bardzo często dużo podróżują, dużo spotkań z ludźmi i usługiwanie, ale to jest coś naprawdę cudownego. Odpoczywamy na różne sposoby, natomiast jest coś niesamowitego z sobotą. W księdze proroka Izajasza w 58 rozdziale Pan Bóg powiedział tak: jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczcisz go, nie odbywając z nim podróży, nie załatwiając swoich spraw, nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy się będziesz rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesie się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Jest coś niesamowitego, nie ma tego przy żadnym innym dniu. Przy szabacie, przy sobocie Pan Bóg obiecał rozkosz, Pan Bóg obiecał przyjemność. Jeżeli my uszanujemy Jego szczególny dzień, jest to Boża obietnica, bo to nie mówią adwentyści, to nie mówię ja, ale Izajasz 58:14 mówi, bo usta Jahwe to przyrzekły. Sam Pan Bóg daje nam tę obietnicę. Jeżeli w swoim życiu zechcemy uszanować Bożą wolę, prosząc to, o co nam zaleca, jest wtedy błogosławieństwo, jest rozkosz sabatu. W narodzie hebrajskim jest takie pojęcie jak szabat onek. W języku hebrajskim jest to słowo rozkosz, jest to słowo hepes. Jest to rozkosz, radość, przyjemność. I tą przyjemność Pan Bóg obiecuje każdemu człowiekowi, który zechce uwielbić, uczcić, uświęcić dzień sobotni. Dobrze, to nasuwa się tutaj kolejne pytanie. Szabat brzmi i chyba w większości osobom kojarzy się dosyć jednoznacznie jako święto żydowskie. Mamy zresztą teraz taki serial na Netflixie Unorthodox o takiej dziewczynie, która właśnie pochodzi z żydowskiego świata. Sama w pracy słyszałam właśnie pytania o to, jak to z tym sabatem u nas jest, tym szabatem. Czy szabat u adwentystów wygląda tak samo jak u Żydów? Czy są jakieś różnice? Czy to jest to samo? Jeżeli chodzi o dzień, jest to ten sam dzień. W Ewangelii według świętego Marka Pan Jezus powiedział, że szabat, sabat jest ustanowiony dla człowieka. Jest to Boży prezent. Natomiast słownictwo szabat, sabat, sobota jest to dzień, tyle że zaczynamy go biblijnie, piątek wieczór do soboty wieczór. Jest wiele rzeczy, które faktycznie naród wybrany, naród izraelski, zgodnie z zaleceniem Pana Boga świętował, natomiast jest wiele zaleceń biblijnych, natomiast w narodzie żydowskim jest bardzo dużo dodatkowych praw, których w Piśmie Świętym nie znajdziemy. Dobrze, to jakie są te różnice? Jakieś konkrety? Jeden przykład chociaż, żebyśmy tutaj wiedzieli. Co robią Żydzi, czego nie robią adwentyści? Jakie te dodatkowe zasady? Pan Bóg powiedział, żebyśmy nie odbywali niepotrzebnych podróży. No i jeżeli ci powiedzieli, no w porządku, to wymyślmy sobie jakiś czas. I ustalono drogę sabatową. Na drodze sabatowej, że powiedzmy 1000 kroków. Ale gdybym bardzo chciał spotkać, nie wiem, mojego sąsiada, brata Zenona, gdyby był dalej, robię 1000 kroków, ustawiam butelkę z wodą, mówię, to jest moje domostwo i w ten sposób nie ma problemu. Żydzi tak bardzo chcieli uświęcić sabat,
że wymyślili bardzo dużo bezsensownych praw, a potem wymyślono drugie prawa, aby te pierwsze odejść. Tak faktycznie w Piśmie Świętym nie znajdziemy za dużo nakazów i nakazów, co mamy w dzień sobotni robić. Pan Bóg po prostu, jeżeli mamy bliskie relacje z Panem Bogiem, to pewne rzeczy będziemy wiedzieli, które są słuszne, a które są niesłuszne. Nie mamy dekalogów rzeczy zakazanych, które po prostu są zakazane. To jest jak z miłością. Jeżeli kochamy drugą osobę, to czujemy, wiemy, co jest właściwe, co właściwe nie jest. Dlatego naród żydowski wymyślił wiele praw, aby szabat uświęcić, które adwentyści dnia siódmego, święcąc szabat, nie zachowują. Dziękuję. To teraz takie pytanie bardziej praktyczne i tutaj prosiłabym o odpowiedź Grześka, który dużo mówił o tym, jak dużo pracuje. Pytanie brzmi, czy jeżeli miałbyś taką sytuację, że twój szef wyjątkowo prosi cię, no bo od tego zależy między innymi przyszłość twojej firmy, żebyś w piątek wieczorem po zachodzie został dłużej w pracy albo wyjątkowo w sobotę popracować chociażby na godzinę. Czy taka opcja wchodzi w grę? W końcu chcesz świętować sobotę, no ale to szef prosi, to jest jednak praca. Jest to temat, który... To różne jest podejście do zatrudniania się w jakichś w różnego rodzaju firmach, w zasadzie miejscach pracy wśród naszej społeczności. Natomiast jest to rzecz, którą staram się wyjaśnić w zasadzie już na jednym z najbardziej wstępnych etapów zatrudnienia i po prostu porozmawiać z szefem, że jest to dla mnie ważne, żeby nie pracować w sabat i postawić sytuację nie w jakiś sposób roszczeniowy, ale po prostu, że taka jest moja zasada, że ja w sabat do pracy takiej zarobkowej nie przyjdę. Inaczej by się miała sytuacja, gdyby, nie wiem, szef był w nagłej potrzebie czegokolwiek, to tak relacja jakby, no, człowiek z człowiekiem, to oczywiście inaczej by wyglądało. Natomiast jeżeli by poprosił mnie o to, abym przyszedł w sobotę do pracy, mamy to ustalone, że taka sytuacja nie nastąpi. A jeżeli nastąpi, to po prostu, no, nie tak się umawialiśmy. Trochę taka partnerska umowa, ale nie tak się umawialiśmy i ja po prostu do pracy w tym momencie nie przychodzę. Natomiast wie również szef, że przykazanie brzmi 6 dni będziesz pracował, a nie 5. Więc jeżeli bardzo byłaby nagła sytuacja i zdarzało się w ten sposób, to z mojej strony nie ma problemu, żebym przyszedł w niedzielę do pracy, jeżeli mu to nie przeszkadza i sąsiadom, bo tam na takim osiedlu domków jednorodzinnych, jak wiadomo, lepiej nie załazić nikomu za skórę i nie wiercić albo nie hałasować w dniu świętym innych ludzi, to taką mamy umowę i w sobotę do pracy nie przychodzę, natomiast staram się unikać postawy roszczeniowej w tym aspekcie. Dzięki. To pytanie teraz, bo Michał w swojej wypowiedzi wspomniał o tym, że sobota dla niego to nie tylko odpoczynek, ale też pewnego rodzaju zobowiązanie. I tutaj może zapytam Piotra, bo słyszeliśmy, że jeszcze kilka lat temu był studentem, a studenci jak żyją, to każdy wie. Piątkowe sobotnie imprezy są na porządku dziennym. Pytanie, skoro w piątek wieczorem, w sobotę raczej adwentyści w takich wydarzeniach nie biorą udziału, czy nie było to dla ciebie pewnego rodzaju ograniczenie? Ja jestem raczej osobą dość introwertyczną, może tak to ujmę. Niełatwo nawiązuję znajomości. Na studiach tych, o których wtedy mówiłem, byłem rok, później zmieniłem kierunek. Też nie miałem za dużo czasu, żeby nawiązać kontakt z ludźmi, więc kwestia takiego życia towarzyskiego stricte w weekend, w sobotę, nie było dla mnie nigdy problemem. Ale problemem było coś innego.
Bardzo dużo udzielałem się, dopóki nie zacząłem pracować, bo czasu teraz jest na to niewystarczająco, ale bardzo dużo się udzielałem w kwestiach sportowych. Jeździłem na różne zawody i tutaj było takie wyzwanie, kiedy zawody były weekendowe, kiedy eliminacje odbywały się w sobotę. No i tutaj to było dla mnie czasami taką rozterką. Natomiast mówiąc z własnego doświadczenia, w sabat nigdy nie poszedłem na takie zawody. Ostatecznie stwierdziłem, że ważniejszym dla mnie jest uczczenie tego dnia w sposób, który w moim mniemaniu Boga będzie bardziej zadowalał niż bieganie jak najszybciej w kółko albo kopanie piłki. I taką decyzję podjąłem. Czasami było to trudne, szczególnie na początku, natomiast kiedy usystematyzowałem swój system wartości, nie było to już dla mnie wielkim problemem. Bardzo Wam dziękuję. Widzę, że już nie mamy więcej pytań ani na czacie, ani na Facebooku. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat soboty, na temat Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, serdecznie zapraszamy na naszą stronę adwentyści.kraków.pl i na naszego Facebooka. Też będzie można sobie obejrzeć ten program później na naszym Facebooku i na naszym kanale na YouTubie. Zapraszamy też, tak jak już Michał wcześniej wspomniał, do naszego kościoła. Noc Świątyń była online, ale nasz kościół stacjonarnie cały czas działa. Mamy 3 nabożeństwa w sobotę na osiedlu teatralnym 24 w Nowej Hucie i na Lubelskiej 25 w centrum. Wszystkie szczegóły dotyczące miejsca, tego jak się zapisać, jak wygląda nabożeństwo, znajdziecie również na naszej stronie internetowej. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę wszystkim spokojnego wieczoru. Dobranoc. Dzięki. Dobranoc.